smakkujaw.pl kary. Kary jest mieszanką przypraw, które od tysięcy lat kształtują smak potraw w Indiach. Mieszanka przywędrowała do Europy dopiero w XVIII wieku. Kary pochodzi z Indii i krajów wschodu. Kary z regionów o najgorętszym klimacie zawierają więcej ostrych papryczek chili. Odmiany Madras, Mysore i Goja są bardzo pikantne. Mieszanki pochodzące z chłodniejszych regionów Indii są skomponowane ze składników o lżejszym aromacie. Nazwa pochodzi od tamilskiego kari, dosłownie sos. Sama potrawa jest znana pod tą nazwą w wielu krajach południowo-wschodniej Azji. Nie ma ściśle ustalonych proporcji przypraw. Jeżeli chodzi o gotowe mieszanki dostępne w handlu, wybór jest znacznie bardziej ograniczony. Wyróżnia się między innymi następujące. Kary indyjską, łagodniejszą w smaku, barwa w zależności od proporcji składników, żółta lub czerwona. Kary ze Sri Lanki, ostrzejsza w smaku. Przyprawy przed zmieszaniem są palone i prażone, dlatego przyprawa ma barwę ciemnobrązową. Proszek kary jest bardzo wrażliwy na wilgoć i światło, dlatego zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w zaciemnionym miejscu. Istnieje wiele odmian kary, różnicę w smaku zawdzięczając odpowiedniemu doborowi kompozycji przypraw, tak zwanych masali, przyrządzanej na bieżąco, ucieranej za każdym razem w moździerzu ze świeżych składników. Dobór składników zależy od samej potrawy, od regionu, z jakiego mieszanka pochodzi oraz osobistych upodobań wytwórcy, jednak najczęściej spotykanymi są kurkuma, imbir, pieprz czarny, kolendra, kmin rzymski, gorczyca czarna, chili. W skład piekących w smaku mieszanek kary wchodzi papryka chili, nasiona gorczycy i kozieradki, a także zmielona kurkuma. Warto wiedzieć, że w Indiach używa się setek rodzajów mieszanek kary. Kary stosuje się najczęściej do potraw mięsnych, zwłaszcza drobiu, wieprzowiny, baraniny oraz warzyw, ryżu i sosów. Używanie kary jest wskazane dla osób chcących pozbyć się nadmiernych kilogramów. Ponadto przyprawa ma właściwości barwiące, nadaje piękny żółty kolor.